Nowa ścieżka rowerowa za Jeziorem Ełckim już na finiszu. Trasą rowerową o długości 2300 metrów od osiedla Grunwaldzkiego dojedziemy aż do Chruściel. To wspólna inwestycja powiatu Ełckiego i lasów państwowych. Rowerzyści, piesi już się z niej korzystają, bo nawierzchnia jest zrobiona, nie ma problemu. Całość jest robiona w ramach projektu z programu Polska Litwa z miastem Birżtonas, Oni robią taką ścieżkę koło Bersztonas w lesie, a my robimy tutaj można powiedzieć przy jeziorze, bo to jest połączenie tak, ze ścieżką, która będzie nad jeziorem. To będą wykonywały lasy państwowe do tej ścieżki nad jeziorem część robi miasto. Dalej od chruściel będzie robiła gmina w stronę Bunelki. A więc częścią miejską, gdy będzie gotowa, dojedziemy do tej, którą lada dzień ukończy powiat i nadleśnictwo. Jak zaznacza nadleśniczy Andrzej Wyłócki, przy budowie ścieżki nie zostało wycięte ani jedno drzewo. To jest tylko fragment, tak jak już wspomniałem, całej sieci ścieżek pieszo-rowerowych zlokalizowanych nie tylko wokół jeziora Euckiego, ale w ogóle na terenie całego powiatu euckiego, bo my również jesteśmy współuczestniczymy w budowie tego typu ścieżek również w gminie Stare Juchy. Właśnie podpisałem niedawno też porozumienie z gminą jak również z gminą Prostki. Co ważne, ścieżka po części z Polbruku i z utwardzonego Kruszywa podniesie bezpieczeństwo rowerzystów, którzy dotąd poruszali się po drodze. Nie brakuje tutaj także turystów na dwóch kółkach, którzy zapuszczają się dalej, by wejść na szczyt góry Bunelki. Cyklistki, z którymi rozmawialiśmy, chwalą takie inwestycje. Bardzo się cieszę, że w ogóle powstają, także ja jeżdżę tylko rowerem, także dla mnie super. Jeszcze ma powstać odcinek od Baran, też właśnie się połączyć ma, także Ełk jakby naokoło, będzie super. Z samego rana już jestem na rowerze i jadę do pracy też rowerem, jeżeli pogada, sprzyja oczywiście. Także bardzo chętnie tą trasą jeździmy, często właśnie chrościele, barany, także bardzo podoba mi się to. Propozycja. Cały projekt polsko-litewski kosztuje niecały milion euro, z czego niemal 780 tysięcy euro udało się pozyskać ze środków unijnych.